Witam wszystkich, mówi do was kulturalny wilk Kernel. To jest Wasteland 2. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. I tak właśnie zrobimy na samym początku. Czeka nas przygoda w postapokaliptycznym świecie. Więc musimy dobrać taką drużynę, która sobie w nim poradzi. Musimy mieć różne umiejętności w naszej drużynie, różnych specjalistów. I możemy zrobić albo własnego, razy 4, albo też dobrać któregoś z predefiniowanych. I tak, tutaj tak wygląda tworzenie własnego. Ja nie będę tworzył, ponieważ jak zacznę tutaj dobierać sobie statystyki tak, żeby wszystko było idealnie, tobie zabierze to z pół godziny, więc tylko wam pokażę, jak to wygląda. To jest stary system, nazywa się Classic. Od pierwszych liter wszystkich umiejętności, atrybutów, po angielsku, czyli Coordination, Luck, Awareness, Strength, Speed, Intelligence and Charisma. Więc to jest... to powinno wam przypominać Fallouta. Nieprzypadkowo, dlatego że Fallout jest duchowym spadkobiercą Westland. I to też głównie dlatego, że Interplay straciło prawa do tytułu. Nie mogło wydawać Wasteland dalej, więc musieli stworzyć nową serię. I stworzyli Fallouta, Fallout 1, Fallout 2 i tak dalej. Potem różne zawiłości się trafiły. I też trochę wszystko poprzerabiali. A tutaj to tak wygląda, że jak dajemy punkciki, mamy 7 do rozdania. Możemy odbierać oczywiście też. Jak dajemy punkciki do na przykład koordynacji, to tutaj się zwiększa coś. I mamy o 1 punkt akcji więcej, czyli możemy więcej zrobić w danej turze, ponieważ walka przebiega tutaj w turach. I mamy jeszcze plus 1% szans na trafienie bronią dystansową. I to nie jest tak proste, że co każdy poziom, to wszystko rośnie identycznie. Tutaj jest tak, że na przykład co 2 dostajemy dopiero punkt akcji kolejny, a też 1% za każdym razem. I tutaj też jest tak, że o, powiedzmy, inteligencja, pewien poziom jest wymagany do robienia pewnych rzeczy, po prostu. Zbyt głupi koleś nie potrafi obsłużyć jakiejś tam maszyny, na przykład komputera, wezmę sobie taką. Nie będzie mi się dobrze gadało z ludźmi, to jest pewne. Dobra. Poza tym mamy też umiejętności różne. Ogólne. Tutaj akurat Brutal, Cwaniak, Dowódca, Handlarz, Lizus. Lizus, Brutal, Cwaniak. Tutaj chodzi głównie o opcje dialogowe. Jak mam rozwinięte te umiejętności, to możemy pozyskać różne dodatkowe opcje, jakie w dialogach przeprowadzimy. Możemy bardziej wpłynąć na ludzi. Zależy jak, zależy na kogo. Wiadomo, jak to w życiu. Tutaj jest percepcja, można poczytać sobie wszystko po kolei. To, że to jest old school, można poznać po tym, że jest instrukcja i zajmuje 100 stron. Coś, od czego już się odzwyczaiłem. Teraz robi się wszędzie po prostu tutoriale w środku gry. I tyle. Dobra, tu mamy umiejętność broni, co jest dosyć jasne i oczywiste, co znaczy. Tu można zobaczyć, ile procent daje podstawowej szansy na trafienie dodatkowych. Pierwszy poziom jest naprawdę znaczący, jak tutaj można zobaczyć. 35%. Potem już tam 39%, 43% i tak dalej. I jeszcze szanse na trafienie krytyczne. Tu plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, super. Broń energetyczna. Tutaj mam za to plus 8 i tak dalej. Zwiększa się. Dobra, więc mamy tutaj szeroki repertuar, który też można rozpoznać po podobieństwie do Fallouta. I jest na przykład broń energetyczna, na którą należy się raczej nastawiać na samym początku. I mamy też umiejętności wiedzy. Chirurg, elektryk, haker, kasiarz, mechanik i tak dalej, i tak dalej. A także nierozdane punkty, whatever. Możemy skustomizować oczywiście naszą piękną panią. Dobra, ja tu wracam. Więc wybiorę jakiś zestaw z predefiniowanych.
pierwsza osoba, która mi się bardzo podoba, to jest Ponurak, ponieważ jest snajperem. No. Były członek kilku gangów łupieżców oraz milicji. Łupieżcy to jest jeden z głównych wrogów naszego ugrupowania, czyli strażników. To cichy, zdystansowany człowiek, który postanowił zmienić stronę po tym, jak jego ostatni gang wybił całą wioskę, łącznie z dziećmi. Teraz próbuje naprawić swoje błędy, znacząc miejsca, które odwiedza trupami łupieżców. Podoba mi się. Tak. Świetnie? Petarda, saper? Piguła, medyk bojowy? Super! Tylko czemu klątwa to technik? To ja nie wiem. No ale dobra. Będzie dobra też Miśka na pewno, ponieważ jest łowczynią. Wdowa O'Neill, brak specjalizacji. Nie, podziękujemy. Za to weźmiemy szpiega, czyli takiego łotrzyka. I jeszcze cwaniaka. Do negocjacji. Czemu nie? Jeszcze możemy ich sobie skustomizować, jeśli chcemy. Na przykład zwiększyć szczęście, które nie powinno być atrybutem, no ale w wielu systemach RPG jest. To jest dziwne, że można mieć wysoką charyzmę, a niską inteligencję, no ale jak widać w telewizji na przykład, to jest dosyć popularne. Wystarczy dobrze gadać i ludzie pójdą za tobą. Dobra, gramy. I teraz, wybierz poziom trudności. I to mi nie odpowiada, jak... Okej, jesteś świeżakiem, no ale wiem, że to będzie jakiś banalny poziom. A nie jestem weteranem. No, co mam wybrać? Dobra, biorę weterana. Jedyna rzecz wymagana do zwycięstwa zła to jest, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. Generał Vargas. What comes after the end? I don't know. Neither did they. They were just an army engineer battalion, constructing roads and bridges deep in the middle of the Arizona nowhere. They didn't know why Armageddon had come. They'd heard radio chatter about an attack on some space-based missile platform. But who had attacked it, or why, no one knew. What they did know is that the politicians and the generals had finally ended the world. Now, everything was gone. They took over a federal prison for a fort, kicked out the convicts, got busy starting from scratch. Maybe it was an act of mercy. Maybe they figured that the prisoners would die out in the harsh new world. Whichever, it came back to bite the engineers in the ass. Cultists, criminals, cannibals. They've been living with the fallout ever since. Good people had survived too. Called for help in the night. And those engineers, those common soldiers, could not stand by and see them die. So they came out of their fort, and they helped the survivors defend their homes. And for that, they earned a new name, a proud name, the Desert Rangers. Now, Rangers, I know at times it seems our cause is hopeless. And I know it's hard to say goodbye to a brother in arms. But I want you to know something else. That no Ranger who dies in the line of duty
will ever be forgotten. Nor will he have ever died in vain or unavenged. Thank you, recruits. Wyprostowany starszy człowiek z brodą. Ma na sobie mocno znoszony mundur strażnika oraz wysłużony kapelusz kowbojski. Generał Vargas chodzi o lasce, ale nie potrzebuje pomocy. Ma przy boku rewolwer z perłową rączką i z lufą naznaczoną wieloma nacięciami. Doceniam to, że przyszliście zobaczyć, jak kapitan As odchodzi na emeryturę, mimo że ledwo go znaliście. To nawet lepiej, skoro zbadanie okoliczności jego śmierci będzie waszym pierwszym zadaniem w roli strażników pustkowi. Możemy teraz spytać o te dwie kwestie. Jak zginął As? I cieszymy się, że pan w nas wierzy. Ale czy na pewno jesteśmy gotowi? I tutaj się podświetlają te kwestie. Możemy nawet napisać po prostu. As. As. Z. O, pisze się. Good. Sir, jak zginął As? As próbował zlokalizować źródło słabego sygnału radiowego, który zaczął nas niedawno niepokoić. Daliśmy mu 3 wzmacniaki i wysłaliśmy go, by zamontował je na 3 odległych wieżach radiowych. Mieliśmy dzięki temu znaleźć źródło sygnału. Niestety, zaraz po zamontowaniu pierwszego wzmacniaka, As został zamordowany przez nieznanych osobników. Jego dziennik oraz pozostałe 2 wzmacniaki zostały skradzione. Cieszymy się, że pan w nas wierzy, ale czy na pewno jesteśmy gotowi? Tak, wiem. Ledwo się u nas zadomowiliście, a ja już wysyłam was na misję, w której zginął jeden strażnik. Niestety nie mam innego wyjścia. Brakuje nam strażników. Oddziały Abel i Charlie są na zachodzie. Próbują zapobiec eskalacji lokalnej wojny do rozmiarów ludobójstwa. A Baker działa na północy, próbując znaleźć drogę przez promieniowanie, które odcięło nas od Vegas. Obawiam się, że tą misją musi zająć się nowe pokolenie. Sygnał stanowi zagrożenie, sir? Bardzo zaniepokoił mnie głos z tych przekazów. Wygadywał jakieś bzdury o przyszłości, w której człowiek i maszyna będą stanowić jedność. Do tego wspomina też konkretnie nas, strażników pustkowi. Mówi, że nas dorwie. Wzmacniaki, sir? Jeśli chcecie poznać szczegóły techniczne, porozmawiajcie po powrocie do twierdzy z naszym ekspertem radiowym, Wade'em Woodsonem. Wiem tylko tyle, że wzmacniaki ulepszą wieżę i pozwolą nam namierzyć źródło tego tajemniczego sygnału. A ja za to wiem, że 3 wieże nam są potrzebne ze wzmacniakami, dlatego że jest nam potrzebna triangulacja. Czyli dzięki takiemu... Dzięki 3 punktom jesteśmy w stanie zobaczyć, że na przykład coś jest tutaj, ponieważ patrzymy na to, jak mocno przychodzi sygnał tu, tu i tu. I no, matematycznie można to obliczyć po prostu. Gdzie są te wieże radiowe? Powiem ci, gdzie są wieże, gdy zdobędziesz wzmocniaki. Dopiero po ich odzyskaniu będziemy planować kolejne posunięcia. Sądzi pan, że dziennik został skradziony? Nie wiem, ale As nie miał go przy sobie, gdy go znaleziono. Poszukajcie go. Może przybliży nam okoliczności jego śmierci. Na czym polega nasza misja, sir? Przeszukać teren, gdzie znaleziono ciało Asa, zrobić wszystko, by odnaleźć jego dziennik oraz wzmacniaki, a następnie przesłać meldunek radiowy. Jak znajdziecie wzmacniaki, to może wyślę was, żebyście dokończyli jego zadanie. Trzeba pomścić śmierć Asa i tak się stanie. Ale równie ważne jest znalezienie sygnału, który próbował wytropić. Zresztą podejrzewam, że kiedy znajdziecie jedno, traficie też na to drugie. Gdzie jest to miejsce, sir? To jakiś dzień marszu na wschód. Zaznaczę je na waszej mapie. Wieża radiowa. Okej, tutaj jesteśmy. Twierdza strażników. There you go. Proszę.
Meldunek radiowy, sir? Tak, meldunek przez radio. Twoje radio to jedyny sposób porozumiewania się z twierdzą strażników. Będziemy łączyć się z tobą, podając ostrzeżenia i aktualizację twoich aktualnych zadań, a także przydzielać ci nowe, jeśli otrzymamy jakieś wezwania o pomoc. My, strażnicy, przysięgaliśmy odpowiadać na takie wezwania. Taką umowę zawarliśmy z mieszkańcami Arizony wiele lat temu, gdy rozpoczynaliśmy działalność. W takim razie, kiedy będziemy mogli wejść do twierdzy, sir? Kiedy się wykażecie, twierdza stanie się waszym nowym domem. Uznajcie tę misję za ostatni test podczas waszego szkolenia. Jeżeli się wam uda, z radością powitamy was w naszych progach. Jeżeli się wam nie uda, dowiedzie to, że nie nadajecie się na strażników i nie wpuścimy was. Okej. I teraz możemy wybrać jedną z trzech opcji albo powiedzieć do widzenia. I do każdej z tych trzech opcji jest wymagana inna umiejętność, którą mamy tutaj wylistowaną. Każdą z nich, cwaniak, zakapior i lizus. I tak, tutaj możemy wybrać, kto przemawia. Więc mamy Miśkę z umiejętnością zakapior jako jeden. Nie wystarcza tutaj, bo się nie zapaliła ta tabliczka. Z kolei mamy cwaniaka, który jest cwaniakiem, ale jeszcze bardziej jest lizusem. Widzę, że nikt nie ogarnie na tyle, żeby mu się udało. Szkoda. No ale spróbujmy. Lizus. O. Sir, skoro wysyła nas pan na poszukiwanie zabójcy Asa, to już uważa pan, że się nadajemy. Dlaczego po prostu nas pan nie wpuści? Ha! Już się podlizujecie! Tym sposobem można pewnie przekonać niektórych ludzi na pustkowiach, ale nie wszystkich. Najlepsi próbowali całować mnie po tyłku, więc znam te sztuczki. Przez nasz próg można przejść tylko dzięki czynom, a nie słowom, rekruci. Ale przynajmniej próbowaliście. Do widzenia. Dziękuję, sir. Damy z siebie wszystko. Powodzenia, rekruci. No, i mamy naszą drużynkę. W pełnym 3D. Tak, tamta gra, pierwsza część, wyglądała zupełnie inaczej, nic dziwnego, ponieważ wyszła w 1988 roku. Czyli ponad 25 lat temu. Ja nie miałem okazji w nią grać, ponieważ to było rok przed moimi narodzinami. Ale za to mi tutaj dobrze wygląda część druga, więc zobaczymy. Tutaj mamy samouczki, które już dawno poczytałem. Tak, tak, jakieś dzienniki mamy. O, zajrzyjmy sobie. Poszukaj w pobliżu wieży radiowej wzmacniaków, które miał przy sobie As. I poszukajcie pozostałych stron z dziennika Asa. Można sobie oznaczyć. Mamy wtedy zaznaczone, ponieważ tutaj niedługo wzrośnie liczba zadań. No i jest mapa świata. Żeby podróżować, musimy wyjść poza teren. Tak jak to było w Flowcie. Dobra, tutaj możemy wziąć łopatę. O, proszę bardzo. I jest jedna taka opcja mega. Rozdaj wszystko. Jak to działa? Pokażę wam, gdy będzie jakaś amunicja. Dobra, co tutaj mamy? Starszy szeregowy Bernard Asaf. Okej. Okay. Kapitan Christopher Brock Notboom. Żył zgodnie z zasadami strażników. Tutaj spoko, wygląda to poważnie. A tutaj? Kadet Suicide. Imperialna skuta czacha Ralph Menel. Kadet Paul Takeda. Generał Surgru. Major grenadierów Red Hawk. Okej, starszy szeregowy David Asaf. Moment. Aha, Bernard jest po drugiej stronie. Chyba się nie lubili. Okej, dobra. Tutaj można podświetlić wszystko, co jest do zobaczenia. O, drań absolutny Pawlisz. Tak.
grenadier sztabowy Nur Gibitz mówi: dobrze was widzieć, rekruci. Obawiam się, że nie mogę was jeszcze wpuścić. Dobra, chodźmy dalej. O, widzimy kozę Aberforth. Hej, Echo One, możecie mi podać nam tą puszkę? Chyba jest w niej trochę wody. Okej. Zbadaj puszkę. Puszki i kozy zwykle występują w parze. Instynkt podpowiada ci, że nie chcesz ukraść tej kozie posiłku. No to weźmy. Proszę bardzo, puszka. Ale cię udupił! Prosto w dupę. Super. Rewelacja. Tutaj możemy pewnie coś kupić, z tego co widzę. Miła starsza kobieta w standardowym mundurze strażników. Zdaje się, że jest zajęta liczeniem towaru i układaniem skrzyń. Gdyby nie ubranie, wyglądałaby jak każda kochająca babcia. Moglibyście przesiąc, że roztacza wokół siebie delikatną woń świeżo upieczonych ciasteczek. Witajcie, rekruci! Witam w rozmaitościach Solveig. Chętnie z wami pohandluję. Miło was poznać. Miło ujrzeć tu nowe twarze i zadbać, by miały wszystko, czego potrzebują, zanim wyruszą stawić czoła wielkiemu, złemu światu. Handel. Co masz na handel? O, puszkę mogę sprzedać. Super. Odbierz. Złom handlarza, złom drużyny. Na takie frykasy to nas jeszcze nie stać. 200, skórzana kurtka. 3 pancerza, 2 pancerza. Tu jest pancerz od 0 do 10. Famas. Przebijalność pancerza 3. No i właśnie. To działa tutaj podobnie jak w Heroesach, że od przebijalności pancerza odejmuje się pancerz wroga i wtedy nakłada się modyfikator na tą różnicę. Dobra, to ja tutaj tak nie mogę nic skupić za bardzo. Coś jeszcze tam wziąłem? Łopatę wziąłem. Super, nie będzie raczej potrzebna. To nie jest reason. Sprzedamy. O. No i tyle. Dankę. No dobrze, może następnym razem. Do widzenia. Miło was poznać, drużyno Echo. Wróćcie do mnie niedługo. Okej, możemy teraz wyskoczyć, możemy pogadać z tymi. Lećmy do świata. Walki na nas czekają, a walki tutaj są ekstremalnie przyjemne. O właśnie. Drużyno Echo, tu centrala strażników. Tu drużyna strażników, Echo. Przyjąłem, Echo 1. Tylko sprawdzam, czy wasze radio działa. Od tej pory będę waszym dyspozytorem. Chcę was też poinformować o sytuacji z wodą. Jeżeli wszyscy macie pełne manierki, powinno wam wystarczyć wody na dotarcie do miejsca, gdzie zginął As, i jeszcze sporo wam zostanie. Ale czeka was badanie terenu, więc uzupełniajcie zapasy w każdej napotkanej oazie. Pamiętajcie, waszym priorytetem jest odzyskanie wzmacniaków, które miał przy sobie As. Gdy już się zdobędziecie, wyruszycie do Agrocentrum i Hypool, żeby je zainstalować. Ale o tym porozmawiamy potem. Oczywiście musimy też schwytać zabójców Asa, ale teraz najważniejsze jest namierzenie źródła sygnału. Więc musimy utrzymywać z panem kontakt radiowy. To bardzo ważne, by wszystkie zespoły pozostawały w kontakcie radiowym ze mną w bazie. Otrzymujemy wyzwania o pomoc z całego obszaru naszej jurysdykcji, a czasem i z dalszych rejonów. Miasta, farmy lub kopalnie są atakowane przez łupieżców, mutanty i inne takie. Przyjmujemy takie zgłoszenia tutaj i wysyłamy na miejsce znajdujące się najbliżej zespół. Czy to znaczy, że nie zawsze był pan dyspozytorem? Do tej pory naszym dyspozytorem był Woodson, ale śmierć Asa uświadomiła mi, że zbyt wiele lat spędziłem za biurkiem odizolowany od świata.
Teraz to się zmieni. Muszę wiedzieć, co się dzieje na zewnątrz i stwierdziłem, że najlepiej zdobędę tę wiedzę słuchając ludzi. Dlatego postanowiłem, że od tej pory to ja przyjmuję zgłoszenia i rozmawiam z wami, gdy działacie na pustkowiach. Niech was to nie krępuje ani nic podobnego. Zrozumiano. Bez odbioru. Zrozumiałem, Echo 1. Kontynuujcie. Centrala strażników bez odbioru. Okej. Tutaj możemy od razu wyświetlić sobie mapę i... po prostu zrobić tak. Podróż. I sami obrali tutaj ścieżkę, która będzie najbardziej korzystna dla nas. Mamy tutaj cały czas to radio, możemy zadzwonić do nich po prostu... O! Tak, pogadać sobie. A tutaj z kolei mamy wodę, która nam służy do tego, żeby... móc w ogóle podróżować. Móc przetrwać na pustkowiach. Aha, mamy oazę. Chodźmy do oazy. I tutaj... O! Uzupełnij wodę. Tak. No i uzupełniona. 60 na 60. Dystans tu, jak widzicie, mierzy się w jednostkach wody. To jest bardzo przyjemne. Dobra. Ja chcę jak najszybciej iść do wieży radiowej. Jak tutaj też widać, jest promieniowanie. O. Radioaktywne chmury nieustannie stanowią w czasie podróży zabójcze zagrożenie. Tak. O, jesteśmy. Radio Tower. No to, włazimy do środka. Dziwne, że nikt nas nie zaatakował po drodze. No ale... może innym razem. Tak. Wchodzimy do wieży radiowej. Baza twierdza, tu Echo 1. Dotarliśmy do celu. Odbiór. Przyjąłem Echo 1. Dokładnie przeszukajcie miejsce odnalezienia zwłok Asa, gdy już tam dotrzecie. Ludzie, którzy go znaleźli, mówili, że wyglądało to, jakby As się tam doczołgał. Może znajdziecie ślady prowadzące do miejsca, w którym został zaatakowany. Przyjęliście? Tak jest. Przyjąłem. Meldujcie, jeśli pozyskacie nowe informacje. Te wzmacniaki są najważniejsze. Centrala strażników bez odbioru. O. Dobra, więc... to wygląda mi na miejsce odbioru Asa. Okej, idziemy tutaj. Tak, rzeczywiście są ślady. Dobra, dobra. Tutaj możemy coś wziąć. Najpierw najlepiej zbadać. O jedną z dolnych krawędzi krzewu zaczepiła się brązowa odznaka z napisem Strażnik Pustkowi na obwodzie. O, weźmiemy. Tak, odznaka Asa. Dobra, dostaliśmy doświadczenie od razu. Ten pasek na dole, żółty, pokazuje nam, ile nam jeszcze zostało do następnego poziomu. Przy czym, jak widać, nie jest to równe. I to jest z powodu naszych atrybutów. Akurat... co tutaj wpływa dokładnie na to? Spodziewałbym się, że inteligencja, ale jak widzę, najmniej inteligentny pewnie? No nie tak najmniej, ale na pewno o wiele mniej inteligentny od miśki. Ma... z najwięcej expa. W instrukcji zapewne jest napisane co i jak. Trzeba dokładnie doczytać. Dobra. Więc tak. Możemy iść w tą, możemy iść w tą. Tutaj są ślady. Ja proponuję najpierw pójść w tą stronę. Zobaczymy wszystko po kolei. Aha. Trupy. Brzuch mężczyzny spotkał się z ostrą stroną noża łupieżcy. Takie opisy będą na cały czas towarzyszyć. Kobieta nie mogła zapłacić łupieżcom myta w złomie i przypłaciła to życiem. Po obu stronach czaszki tego biedaka znajdują się identyczne dziury po pocisku. Kula przeszła bez problemu na wylot, więc była to przynajmniej szybka śmierć. Okej, mam tutaj naszych złych łupieżców. Zrobimy im ładne koko. Zawróćcie i pójdźcie lewą stroną, żeby zapłacić myto. Myto! O, karabin myśliwski. Do czego on jest potrzebny? Strzał w głowę. Proszę bardzo. 200% obrażeń, szansa trafienia i tak dalej. Szansa na trafienie krytyczne. Proszę. A.
I tyle. Początek starcia. Dobra. To te kolejki i tak dalej. Spadajcie. Wiemy co i jak. Ponieważ ja wam powiem. Więc wygląda tutaj kolejka ruchu w taki sposób. I to wynika z inicjatywy. Więc najpierw rusza się ponurek, a potem nasz fejt i tak dalej, i tak dalej. Zrobimy tak, żeby oni już za bardzo się nie ruszali. I tutaj to wygląda w taki sposób, że nasz wspaniały ponurek, o tutaj jest, chowa się za przeszkodą teraz, co mu bardzo zwiększa szansę na unik i szansę na trafienie lekko, ponieważ może po prostu sobie postawić ową przeszkodę broń. I tutaj widać dwa zasięgi. Jeden zasięg jest zaznaczony tym kolorem i on mówi nam, jak daleko może się on ruszyć i wciąż wystrzelić. Bo 7 punktów akcji kosztuje strzelanie z karabinu myśliwskiego. On ma 8 punktów akcji, więc jeden możemy tutaj zużytkować. Nie chcę tego robić. Dobra, więc mogę strzelić nim. 22% to słabo. Więc zrobię taki fajny tryb. Tryb reakcji. Używam 7 punktów akcji po to, że jak ktoś wejdzie w zasięg, czyli pewnie gdzieś tutaj, to wtedy on automatycznie do niego strzeli. To jest super, ponieważ nie skipuję po prostu tak tury, tylko używam jej jakoś sensownie. No i widać, że ma tryb reakcji. Teraz tutaj. Z kolei Fate ma karabin maszynowy. No, raczej pistolet automatyczny. Więc ja nim bym się tutaj poruszył. Nie strzelę za bardzo do nich, bo są przede wszystkim poza zasięgiem tutaj widocznym. Więc ustawię się po prostu tu. Tutaj? Tutaj może. Tutaj wejdę. No. Dobra. I robię koniec. Jako, że został mi jeszcze punkt akcji, to on się przeniesie do następnej tury. Tam jest, że parę może się przenieść, maksimum dwa. Dwa, jak przynajmniej trzy punkty akcji damy. Dobra, teraz. Nasza miśka z karabinem myśliwskim też nie może jeszcze strzelić, ale tutaj już będzie mogła. 20% to słabo. Nie chcę marnować amunicji, ponieważ mam jej po prostu mało. Dobra, też uruchamiam tryb reakcji. I tak, tutaj z kolei cwaniak ma nóż i tyle. Ma jeszcze pięści. I jak można się łatwo domyślić, to działa na dosyć krótki dystans. Więc ja tutaj gdzieś się skitram. O. Tak, doskoczymy potem. I tryb reakcji, jak ktoś podejdzie do niego, no to od razu zaatakujemy. Dobrze. Tutaj jeszcze rozejrzę się w taki sposób? Nie ma żadnego innego wroga oprócz tych dwóch. Można też zajrzeć na mapkę. O, widać rzeczywiście tylko dwóch. Dobra. No to. A, reakcja! I to dwóch naraz! Nice. Uuu, 10 punktów obrażeń. Słabo. Ale za to 72%. A w głowę? 200% obrażeń, minus 40% szansy na trafienie. Za mało punktów akcji. No cóż. To i tak starczy. O tak. No i mamy punkty doświadczenia. Po 15 za każdego. Siekacze i dwóch rewolwerowców. I tu jest teraz kolejna bardzo przyjemna rzecz, która w takich właśnie klasycznych RPGach powinna zawsze być. Czyli zbieram ze wszystkich dookoła. Jednocześnie. O, trochę amunicji mają. Bardzo przyjemnie. I teraz. To jest mega. Rozdaj wszystko. Co to robi? To robi, że osoby, które używają tej amunicji, ją dostaną. Porówno. Więc nie ma czegoś takiego, że ja wezmę sobie jedną postacią, wszystkie rzeczy, a potem muszę ręcznie rozdzielać. Właśnie, to jest super. Za to krab jakoś tam, z tego co widziałem, po prostu przydziela się po trochu od samego początku, czy tam jednej postaci na początku. O, tutaj widać, że cwaniak pozbierał cały krab. I później, jak mu zacznie ciążyć, to inni będą go nosili. Nowy.
No i Fate dostał amunicję. No właśnie, nikt inny. Good. Dobra, lecimy dalej. Więc tutaj nie ma za bardzo nic do zebrania więcej. Jeszcze się rozejrzę. O! Jest tutaj jakaś puszka. Warto najpierw zbadać. A do zbadania najlepszy będzie właśnie Fate. Ponieważ on ma wysoką percepcję, umie się włamywać i tak dalej. Kasiarz. Skrzynia. Może w środku jest skarb? Niewiele mi powiedział. Latarka pod lufę. Przyjemnie. Większa szansa na trafienie. Od razu zmodyfikujemy. Dobra. Kto dostał? Modyfikacja. To będzie gdzieś... O! Dostał cwaniak. Postać. Pokaż. Akurat to niezbyt potrzebne. Aha, poleciało tam, gdzie cały krab niby. Dobra. Przekazujemy w takim razie komu? Komu? Fade. Miśka. Fade'owi najbardziej się powinien przydać. A. Tutaj jeszcze ponurak potrafi modyfikować broń. Z tego co widziałem. Zobaczmy, zweryfikujmy to. Rusznikarz. Tak. Pozwala ci instalować w twoim sprzęcie różnorodne modyfikacje. Świetnie. Dodajmy mu to. Dajmy tutaj, o! Karabinek. Proszę bardzo. To pewnie muszę nakierować w taki sposób. Albo i nie. O! Git. Na pewno zastosować modyfikację? Pewnie. No. Widzimy, że jest coś. Będzie świecić. Dlatego właśnie wybrałem broń, którą strzela się z bliska. Dobra. Ma co powinien. Tutaj to samo. O. Możemy mieć dwie sztuki broni jak w Falloutie. I je wymieniać bez straty punktu akcji. Za to oczywiście wszystkie zmiany w ekwipunku już coś kosztują. Tak samo przeładowanie. I też mogę jednym przyciskiem kazać przeładowywać wszystkim. O. Przyjemne. Właśnie to mi się podoba. Zachowany klimat, a mamy różne ulepszenia, które naprawdę korzystnie wpływają na naszą rozgrywkę. Dobra, tu jest jakaś skrzyneczka. Trzeba przejść przez bramę. Przejście blokuje ogrodzenie z metalowej siatki. Zbadaj. Włamywacz? Uda się? No. Super! Gratulacje! Wybuchło mu prosto w twarz. Dobra, zarówno Miśka, jak i Fade mają teraz stratę HP i to sporą. Muszę w takim razie coś z tym zrobić za chwilę. O, nawet dwie skrzynki. To może kto inny będzie otwierał, a wy się odsuńcie. Zbadaj. Skrzynia ma pieczątkę amunicja, własność rządu USA. Przetrwała apokalipsę. Może wraz z zawartością przetrwała apokalipsę. A tutaj? To samo. No, zobaczmy. Pięknie! To samo! M2. Broń ciężka. Wow! Ale ja nie mam żadnego specjalisty, więc będę tylko marnował amunicję. No dobra, rozdaj wszystko. Akurat amunicja kaliber 5.56 to przyda się komuś innemu, tam chyba... Chyba Miśce. Dobra, to kto otworzy ostatnie? Oczywiście nasz ostatni wojownik, który jeszcze jest zdatny do tego. O! Ponurak, miał szczęście. Dłomki z eksplozji kaleczą tors ofiary, cwaniak, zadając 14 punktów obrażeń. Świetnie! Dobra, mamy trochę więcej amunicji. Tu jest to towar pierwszej kategorii. Bardzo trzeba o to dbać. Okej, tam jest brama. Tutaj jest przejście. Najpierw zobaczymy jakieś normalne przejścia. A jeszcze. Miśka potrafi leczyć, to niech leczy siebie sama. Lekarzu... Tylko dwa medpaki mamy. Kieszonkowe apteczki. 20-30 punktów kondycji leczy. No dobra.
to proponuję cwaniaka też leczyć. Dlatego, że on walczy w zwarciu. Coś tam go tam... Coś z nim robi. A! O! Tutaj możemy delikatnie też zmieniać kąt widzenia. Ale ja właśnie preferuję, tak jak powiedziałem, o taki, bo wtedy łatwiej wrócić. Dobra, lecimy dalej. Aha. O, nic nie wybuchło. Rozdam amunicję? Z tego co widziałem, to do snajperki amunicja tam była. Okej, tutaj chyba nic nie ma, ale warto też patrzeć właśnie pod kątem. O, jest wejście. Chodźmy tutaj. A, masz tutaj jeszcze środki przeciwbólowe. Jedne, ale wystarczą. 12 punktów akurat. No, super. Włazimy. Co my tutaj mamy? Widzę jakąś beczkę. Widzę coś ciekawego. Skrzyneczkę? Medyczną. Skrzynia. Może w środku jest skarb? Dobra, to jedna osoba. Wielka żaba. Ropucha. 4 apteczki, super. To się przyda. Oby jak najrzadziej. No i teraz pytanie. Co zrobić z żabą? Zaatakuje czy nie zaatakuje? O. Początek starcia. Nie! Nie gryź. To było paskudne. Dobra, ale najpierw... Co tutaj było? Na końcu szlaku wyznaczonego przez czarny olej i wyżłobienia znajdujecie martwą maszynę leżącą w metalowej skrzyni. Przynajmniej tak wam się zdaje, że ta maszyna to robot przypominający ponad dwumetrowego człowieka. Zbudowane z metalu i plastiku nogi, ramiona, tors oraz głowa są podziurawione śrutem i naznaczone nacięciami, które wyglądają jak ślady topora. Ale w oczach maszyny jest coś, co czyni ją niepokojąco ludzką. Nawet martwe i puste sprawiają wrażenie, jakby kiedyś kryła się za nimi dusza. Obok metalowego człowieka znajduje się metalowy pojemnik oraz kilka porozrzucanych rzeczy. Pośród starych zębatek i części zamiennych na wietrze szeleści narysowana odręcznie mapa oraz wydarta z notesu kartka. Poznajecie tę stronę. Pochodzi ze standardowego dziennika przydzielanego każdemu zaciągającemu się strażnikowi. W odległości 12 metrów z ukrycia wychodzi ropucha. Okej, i to jest ciekawe. Pod presją. Pobliscy wrogowie przeszkadzają w celowaniu. Minus 45% na szansę trafienia. I tutaj to robi, że jest zerowa. Okej, nie mam możliwości zmiany, więc ja się delikatnie oddalę. Nawet bardzo daleko? No? Good. Kucnięcie może być, a może być też koniec. Okej, tu też pod presją, ale mogę się oddalić spokojnie i strzelić. Tak zrobię. Już nie jest pod presją, 60%. Myśliwa, tak? Widzę! Super! Rewelacja. Dobra, ja się oddalam generalnie po to, żeby jak najmniej punktów akcji miała ta ropucha. A tak strzelanie będzie w miarę dobre. Powinno być. Dobra, 76%. Poszło! Ale 60 punktów HP ma. Słabo. No i rżniemy. Mamy tylko nóż. 5 i 5. 31 jej zostało. Broń zabrana? What?
Zabrała tym jęzorem długim. 62%. Dobra, to ja się tutaj przemieszczę. 62 cały czas. Może dlatego, że ciemno jest. Dawaj, dawaj, dawaj. O, krwotok. Good. Nasz cwaniak musi uciekać. Ale tylko 2 HP. Strzał pojedynczy niestety tutaj nie istnieje w tej broni. Good. No. Środki przeciwbólowe. To zachowam dla niego na walkę jakąś. I teraz użyję standardowego leczenia. Fade naciska spust swojego PM-u, który odzywa się głośnym ratatatat. Rewelacja. O, mamy nóż odebrany naszemu Fade'owi. Kurtkę członka klubu, okoropuchy, skrzydła muchy. Rewelacja. Z gardła wyciągnięte. No i jeszcze jest strona z dziennika. Tak. Co my tutaj mamy? A, wzmacniak. Otwieracie stalową skrzynkę i widzicie to, co generał Varga skazał wam znaleźć. 2 wzmacniaki. Właśnie. Zbadaj. Mechaniczny człowiek opiera się o obryzganą olejem skałę. Jego lewa noga została oderwana w stawie biodrowym. Nigdzie jej nie widać. A tutaj? Obóz kolejarzy. Okej. Dobra. Wychodzimy stąd. Coś już się ruszyło do przodu. To był Wasteland 2. Co o tej grze sądzicie? Mi przypadło do gustu to, że łączy klimat i system rozwoju postaci Fallouta z walką pomiędzy Jagged Alliance a Gorki 17. A wszystkie te 3 gry uwielbiam. Dodając jeszcze jako wisienkę na torcie kilka niezwykle przyjemnych usprawnień, jak ten automatyczny podział łupów, dostajemy naprawdę ciekawą propozycję na kilkadziesiąt godzin zabawy. Czekam na wasze komentarze. See ya!